I co, jesteśmy na jarmarku wnet. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu. Witamy serdecznie. Ilona Januszewska i Łukasz Jankowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja popróbuję trochę zrobić pogodę. Jeżeli mogę, nie mnie skarcisz potem. Pogoda jest piękna, delikatne zachmurzenie, chłodniej, cały czas chłodniej, około 15 stopni, ale nie będzie padać, więc warto przyjść na jarmark wnet, bo jest naprawdę uroczo w samym centrum Warszawy. To jeszcze powiedz coś o warunkach biometeo. O mój Boże, nie mam pojęcia, ale są dobre, dzisiaj czuję się fantastycznie, wstałem wypoczęty, biometeo jest idealne, żeby pójść na jarmark. Proszę Państwa, nie ma lepszego biometeo, żeby pójść na jarmark Radia Wnet niż ten dzisiejszy. I Telewizji Republika, i to tak bardzo jest. Dobrze Tobie poszło, ale Szanowni Państwo, dzisiaj jest bardzo ważny, piękny dzień, Dzień Ojca, dlatego już na początku tego programu chcemy złożyć wszystkim ojcom, czego życzymy? Dużo zdrowia, dużo uśmiechu na twarzy. Możemy życzyć spełnienia, cierpliwości do swoich dzieciaków, tak, cierpliwości i wytchnienia. Małych, dużych. Szczególnie w czasie mundialu, szczególnie jak jest mecz, żeby dzieci nie przeszkadzały, żeby grzecznie siedziały i oglądały. Tego wszystkim ojcom życzymy, szczególnie w niedzielny wieczór, bo w niedzielę bardzo ważny mecz. Tak, więc tego właśnie życzymy, ale życzymy też właśnie spędzonego czasu porannego w sobotę z naszą telewizją i z Radiem Wnet, bo dzisiaj w programie wielu ciekawych gości i wiele ciekawych rozmów. Między innymi rozmowa z posłem, z Zbigniewem Gryglasem, który już jest z nami w naszym plenerowym studiu, ale co potem? Potem na chwilę, ale tutaj też będzie futbol, potem zakróluje futbol Wojciech Piela z Weszła FM, opowiemy oczywiście o mundialu, potem Dobromir Sośnierz, eurodeputowany partii Wolność, to ten człowiek, który objął mandat po tym, kiedy Janusz Korwin-Mikke wycofał się z Europarlamentu i przyjechał do Warszawy, żeby tutaj kandydować na prezydenta, potem program wschodni Antoniego Opońskiego, najpierw Małgorzata Gosiewska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, osoba, która od lat zajmuje się polityką wschodnią polskiego państwa, oraz Jakub Maciejewski, publicysta Gazety Polskiej, podróżnik, który zwiedził wszystkie niemalże republiki postsowieckie, był wszędzie i napisał wiele ciekawych tekstów i chyba z tego, co się orientuje, teraz obejmie dział Kultura w Gazecie Polskiej. Będzie temu działowi przewodził, a potem Dominika Figurska, program Polityk też człowiek, bo czasami o tym zapominamy. Dzisiaj Jarosław Porwich, Koło Wolni i Solidarni. I na koniec kto? Ojciec czworga dzieci, Piotr Kacprowski. W związku z tym serdecznie zapraszamy. Zostańcie Państwo z nami do śniadania i do kawy. Dobrze jest obejrzeć Telewizję Republika. Czeka, jestem... i wysłuchać Radia Wnet. Bo to jest Dzień Ojca, dlatego Ojciec czworga dzieci. Ojciec Kacprowski. Ty chyba i mąż, jeszcze i mąż swojej nie żony. Nie pamiętasz, że są takie daty, prawda? Nie, ja nie sprawdzam kalendarza niestety. Nie wiem, tych wszystkich zapominam wszystko o nich. Wszystko przez panem, panie redaktorze. Ale pozdrawiam mojego tatę bardzo serdecznie i wszystkich innych ojców również. Pozdrawiamy i wracamy do studia. Już za chwilę. No to zaczynamy nasze rozmowy. Na początek, jak już się rzekło, Zbigniew Gryglas, wiceprezes partii Porozumienie, czyli partii premiera Jarosława Gowina oraz Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie państwa i chcę się przyłączyć do tego zaproszenia na jarmark wnet, bo tu nie tylko można zjeść wspaniałe domowe ciasto, napić się dobrej kawy, ale także kupić pyszności. No pyszności prosto z polskich pól, z polskich ogrodów. No, można też kupić dobrą, patriotyczną literaturę. Ja co tydzień wychodzę tutaj z kilkoma pozycjami fascynującymi, więc naprawdę polecam gorąco. Dziękuję Państwu też za życzenia w Dniu Ojca, bo właśnie, jestem ojcem trzech chłopców, więc... Oj, to mama ma co robić. Mama ma co robić, żona. Natomiast życzę także wszystkim innym ojcom wielu satysfakcji, bo rodzina to wielka wartość, to wielka duma, wielka radość i warto mieć dużą rodzinę, co najmniej taką z trójką dzieci. To ja w związku z tym, że pan zaczął mówić o Dniu Ojca, to pierwsze pytanie właśnie, jak to jest być ojcem i politykiem jednocześnie i łączyć te dwie ważne funkcje? Muszę pani powiedzieć, że bardzo trudno, bo
polityka wymaga wielkiego zaangażowania i rzeczywiście w domu jest mnie coraz mniej. Chłopcy bardzo tęsknią. Czasem rzucają się na mnie, jak przychodzę po długich dniach nieobecności. Rzucają się na mnie i niemalże mnie przewracają. Tak to bywa. Ale zupełnie poważnie, no oczywiście obowiązki ojca są niezwykle ważne. Są takie chwile, zwłaszcza jeśli chodzi o chłopców, jak chłopcy dorastają, że no, trzeba być blisko. Trzeba wspólnie spędzać sporo czasu. My żeglujemy, jeździmy na nartach i to są takie chwile, kiedy rzeczywiście zbliżamy się do siebie bardzo, rozmawiamy o wielu sprawach, ale tutaj muszę wszystkich ojców przestrzec, że przychodzi taki moment, że ojciec jest usuwany trochę w cień i wtedy trzeba znaleźć dla synów, nie wiem jak jest z córkami, tu nie mam doświadczenia, ale dla synów trzeba znaleźć mentora. Mnie się udało, przynajmniej w przypadku najstarszego syna, znaleźć takiego mentora. Dzisiaj no, mój syn jest bardzo dobrze wychowanym, dobrym chłopcem. Ile mają lat chłopaki? O, najmłodszy 15, średni 19, 18, w tym roku 18, a najstarszy już 22. No to już można powiedzieć w części odchowane już powoli. W części odchowane. Własnymi tak. ścieżkami chodzą przez świat. Na chwilę zostawmy rodzinę, przejdźmy do polityki. Pytanie na rozgrzewkę. Minister Tchórzewski zachowa swoje stanowisko, czy z rządu odejdzie? Trudno powiedzieć. Ja muszę powiedzieć tak, że to jest bardzo trudny resort. Wiele zadań przed tym resortem. No, ciągle czekamy na taką strategię energetyczną naszego państwa. Ja często rozmawiam z panem ministrem i mówię o tym, że musimy się na nią zdecydować, musimy ją przygotować. Nawet jak popełnimy w tym zakresie jakieś, nie chcę powiedzieć błędy, ale niedoszacowanie, to warto taką strategię mieć, bo planowanie to nie jest wbrew pozorom relikt poprzedniej epoki. Planowanie w gospodarce rynkowej też to obowiązuje, więc my musimy taki mieć plan. Musimy w szczególności wiedzieć, z jakiego miksu surowców energetycznych będziemy produkować energię elektryczną. Kiedy polityk koalicji rządzącej mówi, że trudno powiedzieć, czy pan minister się zostaje, znaczy, że coś jest na rzeczy i że trwa walka o głowę pana ministra, o to, czy pan minister Tchórzewski będzie w gabinecie cały czas zasiadał, czy też z niego odejdzie. Mówił pan o planie energetycznym, panie pośle. Gdzie jest oś sporu? Dlaczego ten plan tak długo się wykuwa? Nad czym państwo dyskutujecie? Osią sporu są tak naprawdę nowe projekty, bo wiemy dzisiaj, że jeśli chodzi o węgiel, nasze tradycyjne źródło energii, które, przypomnę, odpowiada za prawie 90% całej produkcji energii elektrycznej w Polsce, mówię o węglu brunatnym i kamiennym, to w sensie ilościowym to zużycie będzie stabilne. Natomiast ponieważ jako gospodarka rozwijamy się dynamicznie, potrzebujemy coraz więcej energii, więc tą nową, ten przyrost udział energii, węgla będzie spadał. Udział procentowy węgla będzie spadał, ale ilościowo go pozostanie na podobnym poziomie. No to przez czym jeszcze go zastąpić? Lata. To jest... Czym go zastąpić? I to jest ta oś sporu, elektrownia atomowa, mówiąc wprost, o to się kłócicie? To jest oś sporu. Dla mnie takim naturalnym bardzo wyborem jest morska energetyka wiatrowa. Tutaj mamy bardzo duży potencjał. Okazuje się, że warunki na Bałtyku są równie dobre jak na Morzu Północnym. Bardzo dobre, korzystne. Więc możemy liczyć na to, że do 2030 roku mogłoby w Polsce powstać aż 6 gigawatów mocy na Bałtyku, a w perspektywie roku 2040 nawet 9 gigawatów. To jest udział rzędu 15% całości produkcji energii elektrycznej w Polsce, więc to bardzo ważny obszar. Dlaczego on jest tak ważny? Nie tylko ze względu na moce, których potrzebujemy, na moce czyste, na moce odnawialne, ale on jest ważny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego naszego kraju. Ja jestem głęboko przekonany, że morska energetyka wiatrowa może być takim kołem zamachowym polskiej gospodarki. Mamy raporty niezależnych firm konsultingowych, które mówią o tym, że ten sektor może wykreować
70 tysięcy miejsc pracy może dodać do naszego PKB aż 60 miliardów złotych. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że już dzisiaj polskie firmy są bardzo mocno obecne w tym sektorze, sprzedają na rynki światowe, bo oczywiście w Polsce sprzedać nie mogą, bo nic jeszcze nie robimy w tym zakresie, nie budujemy własnych farm, ale już ten sektor rozwinęliśmy, około 100 firm działa w tym sektorze. Jeśli można, tylko ostatnia bardzo pozytywna wiadomość. Ostatnia, zaraz dopuszczam do głosu, niech pan to będzie powrócił. Chciałam się upomnieć. Wróciłem właśnie z Wybrzeża, gdzie dowiedziałem się, że powstało konsorcjum 8 polskich firm, które buduje kompletną stację trafo dla morskiej energetyki wiatrowej, więc mamy już nie tylko fundamenty, wieże, ale kompletne stacje trafo, kablowanie. To wszystko może powstać w Polsce. W elektrowni węglowej cała myśl jest polska. Tutaj serce, generator musimy importować. Może warto inwestować tam, gdzie mamy pełną technologię. Panie redaktorze, ja jestem głęboko przekonany, że tak duży popyt, który zostanie wykreowany na polskim rynku, spowoduje, że nasze firmy rychło opanują tą technologię produkcji generatorów, a w przyszłości całych turbin. To jest możliwe. Już dzisiaj toczą się rozmowy światowych producentów z naszymi firmami na temat możliwego joint venture. Nie będę zdradzał szczegółów, ale takie rozmowy się toczą. W Opolu działa polski producent. Że podobno Cegielski jest na agendzie. Ja jestem bardzo głęboko związany z zakładami Hipolita Cegielskiego. Myślę, tablica, która dzień czynna, która panu dziękuję za interwencję, kiedy pan był dyrektorem w ministerstwie. To prawda? Ja nie chcę ze skromności o tym mówić, ale rzeczywiście udało nam się tej firmie kiedyś bardzo pomóc, wtedy jak znajdowała się w tarapatach, jak nasze stocznie padały i silniki okrętowe z Cegielskiego nie były opłacane. Więc był to problem. Udało nam się wtedy Cegielskiemu pomóc, ale Cegielski to jest taka historia przemysłu polskiego. To taka emanacja historii polskiego przemysłu. Ja przypomnę, że zaczynała ta fabryka od maszyn rolniczych, później przez elektrowozy, parowozy, później produkcja silników okrętowych, agregatów. Więc to jest firma z wielkimi tradycjami. Myślę, że ona jest w stanie to prowadzić. No, są już także zakłady prywatne, które produkują generatory dla lądowej energetyki wiatrowej, więc naprawdę ta technologia nie jest nam obca, nie jest odległa. Możemy ją opanować. A co najważniejsze, no, wszystko to może się dziać tutaj nad Wisłą w Polsce. Ja twierdzę, że już na początku, na starcie udział polskich firm w budowie i później serwisowaniu, eksploatacji będzie przekraczał 50%, natomiast docelowo to może być 70%, nawet 80%. Taką sytuację mieliśmy w Wielkiej Brytanii. Na początku firmy brytyjskie dostarczały zaledwie 5% komponentów do morskich farm wiatrowych, które powstawały na Morzu Północnym. Dzisiaj to już jest ponad 50%. Panie podejrzajmy tą ścieżką. Tu stawiamy kropkę. Panie pośle, w ostatni czwartek padł rekord zapotrzebowania na prąd. I sytuację ratowały niestety inne kraje, między innymi Niemcy, Szwecja i Litwa. Czy to oznacza, że my nie jesteśmy dzisiaj wystarczająco przygotowani na dostarczenie takiej ilości prądu, jakiej potrzebujemy? No, gdybyśmy mieli te morskie farmy wiatrowe, problemu by nie było. Na morzu wiało bardzo mocno. Co chcę podkreślić, wiatr na morzu jest przewidywalny z taką perspektywą kilku dni, więc można zaplanować, krajowa dyspozycja mocy może zaplanować zarządzanie całą siecią w taki sposób, by krajowy system był bezpieczny, byśmy my jako odbiorcy prądu zawsze mogli włączać nasze urządzenia i nie mieć z tym problemu. Czy w związku z tym, że musimy importować prąd właśnie z zagranicy, czy Polacy powinni się spodziewać przede wszystkim latem, kiedy ze względu na temperaturę to zapotrzebowanie rośnie, wzrostu cen? No, my musimy rozwijać takie technologie, które nam zapewnią, zwłaszcza latem w tych szczytach zużycia, zapewnią dodatkową produkcję. Tutaj myślę o fotowoltaice, tutaj myślę właśnie o morskich farmach wiatrowych, czyli źródłach odnawialnych. To jest niezbędne.
niezbędne, natomiast no, być może całkowicie nie wyeliminujemy jakiegoś takiego incydentalnego importu. No, zdarzają się momenty, kiedy to my eksportujemy prąd za granicę. To jest też taka korzyść połączenia systemów energetycznych z krajami sąsiednimi i to dobrze, że tak się dzieje, ale oczywiście każdy kraj, który myśli długofalowo o swojej gospodarce, musi być samowystarczalny w tym zakresie i my do tego dążyć także musimy. W związku z tym myślę, że powinniśmy zapytać tutaj o dwa ważne projekty. Jeden polski Baltic Pipe, drugi to jest Nord Stream 2. I moje pytanie, co z tym pierwszym polskim projektem, który do 2022 roku według oświadczenia PGNiG ma zostać wdrożony w życie? Rozmawiałem w ostatnim okresie z prezesem Gazsystemu, bo to jest, przypomnę, spółka, która jest odpowiedzialna za tą inwestycję i ten projekt przebiega bez zakłóceń. Te informacje, które mamy zarówno od strony naszych partnerów zagranicznych, jak i właśnie naszego podmiotu, są bardzo dobre. Zapewnione jest finansowanie tego projektu, a więc wierzę, że ten strategiczny dla Polski projekt, który nas praktycznie uniezależni już w zupełnie od dostaw gazu z jednego kierunku, z kierunku wschodniego, będzie zrealizowany. Pan poseł bardzo sprytnie pomija temat budowy elektrowni atomowej w Polsce. Nie będzie tej elektrowni, będzie ta elektrownia, jak to będzie wyglądać? Panie doktorze, pan premier chce budować elektrownię. Ja muszę powiedzieć tak, że projekt jądrowy nie stoi w sprzeczności z projektem morskich farm wiatrowych. To są raczej projekty komplementarne. Elektrownia jądrowa no, miałaby mniejszą moc znacząco niż te projektowane morskie farmy. Więc krótko mówiąc, w polskim miksie jest miejsce na jedno i drugie i myślę, że nie stoimy przed taką alternatywą atom czy morskie elektrownie wiatrowe. Czy zielone światło i elektrownia atomowa będzie w Polsce powstawać? I kto za nią zapłaci, panie pośle? Są kontrowersje co do tego, co do kwestii technologii właśnie. Pan o tym wcześniej wspomniał, bo będzie to... Musimy wszystko importować. Będzie to z całą pewnością obca technologia. No, czy będziemy w stanie ją rozwijać przy takim stosunkowo jednak wąskim zakresie? No, nie zbudujemy tych elektrowni kilka czy kilkanaście, by móc opanować. Zbudujemy ją jedną prawdopodobnie. I tu tak? Na chwilę postawmy i tu jest znak zapytania. Ja muszę powiedzieć, że mam wątpliwości. W moim przekonaniu tych znacznie mniej wątpliwości rodzi się przy projektach morskich. No dobrze, to na koniec zapytajmy o mecz Polska-Kolumbia w tą niedzielę. Pan poseł obstawiał w pierwszej rozmowie ze mną w poniedziałek zeszły, że będzie 3-1, tak? Tak. Takie były typy. Ale wtedy jeszcze mówiliśmy o Senegalu, jak rozumiem. A teraz kolejna, no już bardzo ważna potyczka, bo my musimy ten mecz wygrać. No ja oczekuję od naszych zawodników... Od trenera zmian, natomiast od zawodników walki. Chciałbym, żeby pokazali na boisku walkę. Nawet jeżeli zakończy się ten mecz dla nas nie po naszej myśli, to jestem w stanie im to wybaczyć, bo to jest tylko sport. Mogą się zdarzyć różne wyniki, natomiast muszą walczyć. Muszą walczyć, muszą pokazać taką typowo polską zaciętność, siłę, determinację i tego od nich wszyscy mówił oczekujemy. Mówił to najlepszy strzelec w polskim parlamencie, zdaje się, dobrze pamiętam, ase strefy, kibica Zbigniew Gryglas, Porozumienie Jarosława Gowina i Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości był Państwa gościem. Dziękujemy najmocniej. Dziękuję bardzo. Pięknie. Państwu życzę miłego weekendu. A za chwilę Mundial. A za chwilę rozmowa o sporcie. Zapraszamy. Zeszliśmy?